Witajcie! Nadeszła chwila, na którą wszyscy czekaliśmy. Podczas oficjalnej gali AXN poznamy decyzję naszych widzów. Patrząc dziś na 7 kandydatek na aniołka stacji AXN, wszystkie uważamy za wygrane. Samo dostanie się do finałowej siódemki jest ogromną wygraną i w związku z tym czuję się już taka spełniona. A jeżeli udałoby się przejść do finałowej trójki, nie ukrywam, byłabym z tego bardzo szczęśliwa. Oczywiście życzę też wygranych innym koleżankom. Troszkę tak, denerwuję się. Bardziej stresuję się tym, czy nie potknę się w szpilkach, niż tym, czy będę w tej trójce, czy nie. Nie mam pojęcia, kto wygra i nie chcę być stronniczą. Oczywiście chciałabym, żeby to była Magda. Tak głosowałyby dziewczyny? Nawiązały się przyjaźnie, myślę, że na dłużej i przynajmniej jeśli o mnie chodzi, zero rywalizacji. Najbardziej kibicuję mojej koleżance Angelice. Chciałabym, żeby wygrała moja zresztą współlokatorka z hotelu, czyli Karina. Kto wygra? Wygrają trzy najlepsze. Przez ostatnie tygodnie na antenie AXN oraz w internecie mogliśmy oglądać wszystkie filmy z konkurencji. Dużo się wydarzyło. Oczywiście nie wszystkie zwyciężą, ale sam fakt, że już wystąpiły w tym programie, to już będzie dla nich pewnie przeżycie, które będą pamiętały do końca życia. Kiedy wybieraliśmy, to stawialiśmy po prostu na fajne, sympatyczne, miłe dziewczyny i one naprawdę takie nam wyszły. No super, naprawdę jestem bardzo dumny. Dziewczynom w takim razie życzymy powodzenia. Ja również życzę dziewczynom powodzenia i bardzo trzymam za was kciuki. Przed nami tajne dotychczas wyniki, które oficjalnie ogłosi dyrektor kanałów AXN, pan Marcin Skabara. 8384 głosy zdobyła Olga Dąbrowska. To jest już Olga, stało się faktem, zostałaś gwiazdą. No to trochę wcześniej już stałam się gwiazdą, teraz tylko się to potwierdziło. Okazało się, że spośród wszystkich 7 gwiazd ty jesteś tą jedną z 3 najbardziej błyszczących. O. Zdecydowanie i bardzo mnie to cieszy. Drugim aniołkiem z liczbą głosów 8590 zostaje Karolina Kołodziej. Zapraszam, Karolina. Będę zgadywał, że na wycieczkę zabierzesz swojego chłopaka, tak? Oczywiście, zabieram Kamila, tak? No mojego chłopaka, tak. Domyślam się. Kolejnym aniołkiem stacji AXN z największą liczbą głosów, bo aż 8902 głosy, to Aneta Siejka. Archanioł wśród aniołków. To są ogromne emocje i warto było czekać, aż to serce zabije. I naprawdę, chyba brak mi słów. Obstawiałaś jakiś inny wynik, jeśli chodzi o nasze finalistki, czy nie było to dla ciebie zaskoczeniem żadnym? Miałam jeszcze dwie kandydatki, ale nie będę mówiła, żeby nie było im przykro. Intuicja mi podpowiedziała, że wygra ta trójka. Autentycznie, naprawdę. Nie miałem żadnego wpływu na przebieg głosowania, więc to nie jest moja wina, że wygrały te panie, a nie inne. I wszystkie naprawdę były fajne. Ja nie wiem, ja mam wrażenie, że się z każdą zakumplowałem, chociaż spędziłem z nimi 2 minuty. Co dalej? Jeśli teraz dziewczyny wrócą do siebie do domu, bo większość z nich jest spoza Warszawy i będą siedziały i czekały, aż zadzwoni ten telefon i zaprosi je na przykład do jakiegoś projektu, no to niestety, tak to się nie uda. Po prostu trzeba mieć na siebie pomysł i trzeba zacząć go realizować. Dziewczyny, mocno trzymamy za was kciuki. Powodzenia!